W piątek w Galerii Miejskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy Haliny Miernik Igłą malowane. Halina Miernik jest mieszkanką Bugaja, od 34 lat jest położną w Szpitalu Miejskim w Skarżysku. Od 12 lat zajmuje się haftem artystycznym. Jak sama mówi, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Jej prace wykonane techniką haftu krzyżykowego, gobelinowego czy też gobelinowego płaskiego były wielokrotnie doceniane przez jurorów w licznych ogólnopolskich konkursach. Zgromadzonych na otwarciu wystawy sympatyków twórczości Haliny Miernik przywitała dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek. Pani Halina o sobie mówi, że te piękne obrazy była to miłość od pierwszego wejrzenia. Zaznaczę, że to jest jej pierwsza indywidualna wystawa i nareszcie się doczekała tej wystawy. Bardzo się cieszę, że odbywa się ona u nas w Miejskim Centrum Kultury. Pani Halina również jest bardzo skromną osobą, o tak o sobie tutaj nie chcę dużo mówić. Mówi, że ma dzisiaj tremę i stresy, chociaż pani w ogóle tego nie widać. Proszę państwa, powiem, że pani Halina osiągała również dużo nagród na łonie właśnie tego haftu artystycznego. Z czego mogą tu państwo podziwiać te przepiękne prace. Przy niektórych są opisy, które obrazy dostały właśnie nagrodę i serdecznie zapraszam do zwiedzania. Klub Skart, którego członkiem jest Halinka Miernik, działa przy Miejskim Centrum Kultury, długoletni członek i widać po pracach, że się bardzo stara, żeby być dobrym członkiem, żeby rozsławiać imię tego klubu na arenie nie tylko miasta, województwa, ale i Polski, no bo wiadomo, w Łodzi to już jest wystawa ogólnopolska i jeżeli tam się jakieś nagrody i wyróżnienia zdobywa, to nie jest to takie proste, to już coś to znaczy. Także gratuluję wyróżnień, gratuluję pięknej wystawy. Bardzo dziękuję może mojemu fanklubowi, który mi kibicuje, który mnie wspiera, koleżankom, które jeżdżą ze mną do Łodzi na wystawy, bo to jest takie no, bardzo ważne, pomagają mi w jakiś tam sposób psychicznie. Dziękuję wszystkim państwu w końcu, że zaszczyciliście swoją obecnością ten wernisaż. Życzę miłych wrażeń. I jestem do dyspozycji wszędzie, jeżeli ktoś chce o coś zapytać, czy porozmawiasz, nie ma sprawy, proszę bardzo. I dziękuję wszystkim jeszcze raz. Dziękujemy. Obecna wystawa to pierwsza indywidualna wystawa tej artystki. Prace Haliny Miernik są naprawdę wyjątkowe, a ich powstanie wymaga ciężkiej pracy. W 2011 roku tygodnik Skarżyski napisał: kobieta z niebywałym dystansem do siebie samej i życia, z życiową energią na najwyższym poziomie, jeśli czegoś chce, osiąga, spełnia się jako położna i artystka. Tych, którzy nie mogli uczestniczyć w otwarciu, zapraszamy do Galerii Miejskiego Centrum Kultury.